Dzwony kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa i Świętego Floriana biją i bić będą, ale od teraz nieco ciszej. Niestety, i to dzisiaj w czasie mszy świętej wyrażałem jako proboszcz, że no, smutno jest mi, że od jakiegoś czasu na teren Jeżyc wprowadzają się osoby, którym bicie dzwonów przeszkadza. To jest właśnie mój taki smutek. Pytani przez nas dzisiaj mieszkańcy stwierdzają, dzwony to żaden problem. Nam nie przeszkadzają także. Nie, to nie przeszkadza. Mieszkaliśmy tam na Wawrzyńca i spokojnie. Jednak nie wszyscy są tak tolerancyjni dla dzwonów. Jak wskazuje Adam Dzionek z Rady Osiedla Jeżyce, część mieszkańców już od kilku lat domaga się, by dzwony biły ciszej. Mam wrażenie, że co jakiś czas gdzieś na grupach sąsiedzkich pojawiały się różne komentarze bądź pytania, jak sobie można poradzić, czy da się to w jakiś sposób wyciszyć, czy da się sprawdzić w ogóle, czy dzwony można w ogóle ocenić, ich głośność, czy są jakieś wartości. Spór się jednak przeciąga. Mieszkańcy wysłali w tej sprawie pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który miał wykonać pomiary. W międzyczasie gdzieś zmieniły się przepisy, gdzie jakby odpowiedzialnym za kontrolę i pomiary jest wtedy w przypadku Poznania akurat Urząd Miasta. Ostatecznie decyzją miasta będzie trzeba wyciszyć dzwony przy kościelnej. Kontrola wykazała, że biją za głośno o około 3 decybele. I pewnie będziemy spytali specjalistów, przede wszystkim konserwatora zabytków, ale także tych od dźwięku, jak to można zrobić, żeby o 3 decybele wyciszyć, ponieważ no, jak wiemy, 3 decybele dla ucha są niewyczuwalne. Jednak zdaniem radnego Dzionka nawet o tę drobną różnicę w mieście warto się starać. Myślę, że warto stwierdzić, jakby żeby nie brać tego emocjonalnie, jakby hałas w mieście jest znaczny i jeżeli jest możliwość, żeby go w jakikolwiek sposób i gdziekolwiek ograniczać, to powinniśmy do tego dążyć. Zgodnie z decyzją miasta parafia, poza nieznacznym wyciszeniem dzwonów, ma co 2 lata wykonywać kontrolę głośności. Ich wyniki mają trafiać do Urzędu Miasta. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.